Ale z ciebie Bambik, nie masz rzeczy z Voyant Team. Nie wyzywaj mnie, że jestem Bambikiem. Po prostu nie mam rzeczy z Voyant Team. Nie bądź Bambikiem, wbij na voyantshop.pl. Siemano, witajcie tutaj Voyant Team. I dziś w końcu kupimy sobie cały karnet bojowy. Jeszcze tego nie robiłem i naprawdę nie wiem, dlaczego tak długo to trwało, ale muszę to w końcu zrobić. Kupię również tutaj ofertę z Pinokiem, którego nam brakuje. Tego Pinokia wydawało mi się, że go już miałem, ale twórcy gry mi chyba magicznie go zabrali. Dlatego go kupujemy i mamy go z powrotem. Mamy też ofertę na kolejne przepychacze, ale i tak zabraknie mi, żeby odblokować kolejne postacie, na przykład tego ziomeczka albo tego ziomeczka. Oj, tego ziomeczka bym chciał odblokować. Jest też darmowy prezent, więc elo, dostaję za darmo klejnoty i jakieś jeszcze koło fortuny DJ-owskie. No to zakręćmy sobie kołem fortuny, a zaraz przejdziemy do otwierania karnetu bojowego. Tylko oczywiście, karnet bojowy nie możemy otworzyć bez wygrania areny. Trzeba najpierw wygrać arenę, czyli sobie zasłużyć na zdobycie karnetu bojowego. Właśnie tak. A ja, jak widzicie, mam na sobie już koszuleczkę. Ostatnio jest coraz cieplej na dworze, więc takie koszulki już sobie noszę po domu. Już nie bluzy, ponieważ już jest na tyle ciepło, że czasami mogę sobie założyć właśnie koszulkę i jest w niej przekozacko. Dlatego zapraszam, pierwsza linia w opisie voyantshop.pl i sprawdźcie sobie sami taką kozacką koszulkę Voyant Team. Są inne również nadruki z mega fajnymi wzorami, więc zapraszam, pierwsza linia w opisie. Więc wbijajcie, no właśnie, mega fajne koszulki, zwłaszcza teraz jak się robi ciepło na dworze. Okej, lecimy z tematem i słuchajcie, nie zdobędziemy chyba żadnego nowego skina z tego co widzę, żadnego DJ-a, więc to mi się nie podoba. Dobra, co my tu mamy? Nie, nic nie mamy ciekawego, dawaj mordeczko, dawaj coś mocnego. Ja czekam na naprawdę potężniackiego skina DJ-a. No nie, no jest koło DJ-owskie, a nie ma żadnych skinów DJ-a, co to ma być? Dobra, czy my widzimy? Nie, no nie ma naprawdę żadnego DJ-a nie zdoby... No co tu się wydarzyło? Dobra, trzeba zagrać grę i wtedy, jak wygramy, odblokujemy cały karnet bojowy. Mamy pierwszą mapę, słuchajcie, pivot, push, dobiegnij do mety. I to jest bardzo, bardzo ważna mapa. Jeżeli przegramy, widzowie, to nie możemy kupić karnetu bojowego. Dlatego muszę zasłużyć na wygraną. Lecimy, lecimy, pełne skupienie. Tutaj podcięcie, okej, pięknie. Widzę, że jest kilka osób, które ma skina tego samego co ja, czyli złotego królika. Więc naprawdę pewnie będą ogarniać. Dobra, biegniemy. O, co tu się wydarzyło? Ale dostałem strzała. No serio, nie dostanę się już. Nie dostanę się, to już jest pewne. To już jest pewne, że się nie dostanę po prostu. To jest pewne pewniactwo. Pewne pewniactwo, jeszcze zobaczymy, ale obstawiam, że mi się nie uda. Dobra, zobaczymy. Eś, uwaga. Eś, eś, eś. LOL, jako ostatni, widzowie, jako ostatni się dostaliśmy, ja nie wiem jakim cudem. To naprawdę było za trudne. Oj, widzę, że tutaj został i jeden skin również złotego królika. Więc podejrzane, widzowie, podejrzane, ten gościu pewnie ogarnia grę. Trzeba na niego uważać, może da się go wyeliminować. Uuu, floor flip. Na floor flipie trzeba będzie bardzo szybko przeskoczyć na tą drugą rampę, bo inaczej będzie przypał. Więc szybciutko, widzowie, szybciutko, szybciutko. Tu, tu, ale wszyscy skaczą w tym samym momencie, widzowie. Iś, iś, jest, udało nam się. Już mamy zagwarantowane miejsce w finale. Okej, okay. Tak mi się wydaje przynajmniej, ponieważ się dostaliśmy dalej. A tamci się dostali? Tamci się chyba nie dostali. Hehe. O, o, ale mi się ładnie tutaj udało to przejść. Dobra, pyk. Ale ładnie go uderzyłem, spójrzcie. Let's go. Dobra. O nie, co ja tutaj robię? Dobra, 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 teraz mi się uda. Eś, jest, jeszcze podciąłem tamtego typa, dobra, let's go. I teraz muszę przejść sobie tu. Muszę uważać. Puu, a ty spadasz. O nie, 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 nie. Jest, udało mi się, udało mi się. Ty nie. Dobra, 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 i co teraz, i co teraz, co teraz? Dobra, dobra, zrzucamy go. Yo, prawie go zrzuciłem, widzowie, prawie go zrzuciłem. Ja nie wierzę. Puuu, patrzcie jak go troluje. Dobra, gościu, patrz. Ale już się widzicie, jak się cyka. Już nie chcę tutaj fikać, gościu, normalnie. Dobra, patrzcie, jak reszta jest daleko. Więc ja sobie mogę tutaj zostać i mogę sobie trollować, mogę zrobić tak, patrz. Stałem, widzicie? Stałem i zniknęły mi nogi. Dobra, gdzie oni lecą? Dawaj, dawaj, mordeczki. Lecicie tutaj, chodź. Pomogę ci, chodź. Nie, dobra, ja się chyba trochę cykam, ja chyba też pójdę. Dobra, wchodzę, bo ja się boję troszeczkę stopera. Stoper może być i może nas rozwalić. Tutaj jest też złoty skin. Uuu, ale oberwał złoty skin. Ej, tam jest też złoty skin, czekajcie, czekajcie. Tutaj, patrz, złoty skin tego królika. Nie dostanie się, to już jest pewne. Dobra, jest 5 na 8.
6 na 8, 7 na 8 i ostatnia osoba. Czekaj, kto się dostał z nich? Który się dostał? Bo ja tam widziałem, że w tym samym momencie przeszli. A, dostał się ten biały królik. Okej, no to ładnie, gratulacje dla niego i przechodzimy do finału. Jeśli uda mi się go wygrać i mamy blokdasz, to jest, no, tutaj... Jeżeli nie trafimy na żadnego mega prosa, to mamy wygraną w kieszeni, bo na blokdaszu sami wiecie, że ja bardzo lubię grać. Uś! No niestety przez ścianę nie przeskoczyłem, plus się prawie wywaliłem, ale spokojnie, damy radę. O lol, czemu on tak zachowuje się jak bot, słuchajcie? Tak w ogóle, widzicie, on stoi w miejscu. Okej, trochę się ruszył, pyuu! Patrz, co jest grane, ten zielony szkielet się dziwnie strasznie zachowuje. Okej, teraz patrzę. Uś! Przez ścianę się przedostałem. Ej, to było mocne. To było mocne. Uś! Nie, nie, co to się. Co tu się dzieje, widzowie? Ej, przez chwilę myślałem, że się tam nie dostanę, nie? Dobra, teraz to. To. Jest! Dobrze! Dobrze, udało mi się. Ty, ale było już przypałowo. Okej, tutaj też mi się ładnie udało. Okej, teraz co? Teraz tutaj musimy. Ej, wszyscy się trzymają, widzowie. Dobra, już jedno. A nie, nie, nie odpadła. Dobra, wszyscy się trzymają nadal. Okej. Ej, naprawdę mega długo wszyscy się trzymają, więc bardzo dobrze. Teraz musimy tutaj dobrze wyrobić, okej. I czy oni to przejdą? Weź! O, ale wyrzuciło tego zielonego, widzieliście to? Dobra, już dwie osoby niestety odpadły, więc troszeczkę rip dla nich. I pytanie, kto dalej przejdzie? O, patrz, patrz. O, dobra, on czekał chyba na mojego buta. Tak liczył na to, że użyję emotki buta, bo on gościu sam nie ma. I uwaga, już, let's go, dostaliśmy się. Tamten gościu się niestety nie dostał. Oj, teraz mamy naprawdę mocne. Okej, daliśmy radę na szczęście. Ty, jak się trzymają wszyscy tutaj. Jest dobrze, jest dobrze. Okej, musimy się naprawdę skupić. Dwie osoby tutaj jeszcze są. Okej, zobaczymy do pierwszego prawdziwego problemu, jakim oczywiście będą te do przeskakiwania. O, jeden już się nie dostał, jeden już się nie dostał. Już chyba po nim. Chociaż, czekajcie, czy uda mu się to przejść? Nie udało mu się, nie udało mu się zasejwować. Teraz ja tutaj muszę. Patrz, gościu czeka, aż ja to będę rozwijał. Hahaha, cwaniak. Dobra, ja mam pomysł, jak będzie następnym razem coś takiego, to ja mam jeden bardzo mocny pomysł. Chociaż nie wiem, czy ja chcę go wykonywać. Dobra, nie będę go wykonywał. Chciałem taki trik zrobić, ale zapomniałem, jak go się robi, więc jednak nie będę go robił. Okej. Patrzcie, to jest praktycznie tego samego koloru, co ja. Zlewam się wręcz. Ale ładnie się dostaje ten ziomek, dobra. Nie chcę go emotkować, bo w sumie długo arena jest. Ej, patrz, twórcy gry czekają. Czekają, chyba widzą, że za dobrze nam idzie. Ej, co będzie teraz? Ej, słuchajcie, co jest grane, twórcy gry? Reagujcie. Dobra, udało mi się to rozwalić, więc bardzo fajnie. I mamy kolejne. Pyk, pyk, pięknie. Ej, ja mu to rozbijam, ja mu pomagam, niedobrze. Jak nie mogę, co ty się tak trzyma długo, ten ziomek? Dobra, mamy w końcu pierwszy problem. Okej, i teraz patrzcie to. Uś! Dobra, i teraz pytanie, czy gościowi uda się to przejść? Jeżeli tak, to ogarnia. Udało mu się to przejść, dobra, czyli ziomek ogarnia. To już wiemy. I zobaczymy teraz, kto po prostu dłużej się utrzyma. Ja, czy on? Mógłbym go zemotkować, ale nie chcę tego robić. Ja chcę, żeby ta gra trwała jak najdłużej, żeby zobaczyć, komu uda się wygrać. Dobra. Nie, nie. Nie wierzę, że jemu. Nie. Gościu mnie zablokował, widzowie. Ej, ale bardzo ładnie mu szło. Bardzo ładnie, ale wiecie co? Okej, przegraliśmy, słuchajcie. I tak gra była długa, a ten karnet bojowy jest już bardzo długo, więc wydaje mi się, że można go spokojnie kupować. Elo, kupuję go! Velocit. Okej, co to takiego? Mamy losowanie, szczęśliwe kręcenie. I co z tego wypadnie, widzowie? Pewnie nic nowego, ponieważ wszystkie skiny z tego już mamy. Oj, jeszcze rzadkie, okej. To dziękuję, konwertujemy na 8 tych. Lecimy dalej, szczęśliwe kręcenie. Co tym razem nam wypadnie? Karnet bojowy, pokaż na co cię stać, ziomeczku. Uwaga. Uwaga. No i znowu rzadkie, dobra, słuchajcie. Tutaj żadnych nowych skinów raczej nie dostaniemy z tego kręcenia. O, animacja jakaś nowa, zaczepki przynajmniej. Więc po prostu będziemy omijać te kręcenia, bo nic nowego z tego nie wydropiemy. Czuni? Więc po prostu lecimy sobie dalej i odblokujmy sobie po prostu te nowe skiny, które tutaj są. A mamy nowego skina, który jeździ na jakiejś desce, więc całkiem fajne. Baj! Mamy emotkę baj i emotki kroki haha. Ej, kroki haha będą śmieszne. Dobrze. I mamy też żetony Stumble.
I kolejną losową skórkę, więc dziękuję. I kolejne losowanie. O, emotka zaczepki jakaś śmieszna, co to jest takiego? Dobra, odbieramy. Klejnoty również. Dziękuję bardzo. Żetony kolejne. I mamy kolejną losową skórkę. I 30 kolejnych klejnotów leci na losowanie, które pominiemy. Tak, ponieważ no w sumie nie obchodzi nas, co tam będzie w tym losowaniu, bo te wszystkie skiny z losowania już mamy. Dobra, pyk. I słuchajcie, kroki, wow, te są mega mocne kroki, dobra. Na pewno weźmiemy sobie te kroki, to są chyba takie wodniste kroki. O, i mamy, nie, to jest złota skórka, złote kręcenie, czy nie? Rzadkie lub lepsze, więc to nic takiego fajnego. O, tutaj mamy emotkę S, no i pięknie. O, tutaj jest mocna emotka. Gitary, gitara. I mamy kolejne kręcenie. Kolejne żetony i zbliżamy się do końca. Spójrzcie, mamy już koniec. Let's go. Odblokowaliśmy to wszystko. Dziękuję bardzo. O, tu mamy epickie lub lepsze. Więc sprawdźmy, co będzie z tego. Coś specjalnego, coś specjalnego. Nie, no oczywiście jak zwykle nie. Nie coś specjalnego. No dobra, konwertujemy na, na 15 tych. I spójrzcie, odblokujemy sobie w tym momencie nowego skina apokalipsy. Wyposażę go sobie, bo jeszcze nim nie jechałem, bo on ma taką deskę, więc można nim jechać na desce właśnie. Okej, i serduszko odbieramy, które oczywiście już mam. I w takim razie weźmy sobie kroki. Te, które tutaj nowe kupiliśmy. Są to kroki wody. Nie, co jest grane? Jak to śmiesznie wygląda? Dobra, bierzemy to. I patrz to, co tutaj się dzieje? Ej, co to jest za emotka? Dobra, ja ją ekwipuję. Surf Mime. Ej, co tu się dzieje? To jest najdziwniejsza emotka, nie? O, i patrz, to jest emotka grania na tej gitarze. Dobra, ale nie wiem, czy ja chcę ją brać, więc... A, dobra, wezmę ją sobie. Elo, elo, żeby była nowa. I słuchajcie, zagrajmy sobie. Ale zróbmy sobie jeszcze jedno kręcenie. Może zdobędziemy tego DJ-a, który jest z tego koła fortuny. Zobaczymy, dawaj nam DJ-a. Tutaj już faktycznie można zdobyć coś nowego. O, i mamy też metalowe skiny, których jeszcze nie mam wszystkich. Więc tu naprawdę można zdobyć coś fajnego. Mam nadzieję, że teraz wydropimy jakiegoś metalowego skina. No zobaczymy, trzymajcie za nas kciuki w tym momencie. Boom! Mamy to! DJ Jet, więc będziemy testować DJ Jeta. Tam widzę również metalowego skina jeszcze, epickiego. Epicki to powinna być większa szansa na niego, co nie? Tak mi się wydaje. Uwaga! Boom! Voyant Team daje szczęście, widzowie! Z Voyant Team dropicie takie kozackie rzeczy w Stumble Guys, że to jest niesamowite. Obczajcie to naprawdę. Dodaje to szczęścia. Dobra, spójrzmy, może jeszcze zdobędziemy jakiegoś nowego skina. Bo w sumie ile nam zostało kręceń? No tak z dwa kręcenia, może to jest ostatnie, a może jeszcze dwa. I nie ma niestety nic, ale epickie, więc spoko. O, mamy jeszcze jedno, więc bardzo dobrze. Trzymamy kciuki, nie. Dobra, już koniec. Nie, jeszcze jedno, co? Dobra, mamy jeszcze jedno, okej. Nie, no cóż, no. To byłoby za piękne, jakbyśmy zdobyli na pewno dwa te skiny. Przetestujemy sobie tego skina nowego, ale najpierw oczywiście muszę przetestować tego ziomka. Tego tutaj zioma. Tilefall, na tej mapie na pewno uda nam się przejść za pierwszym razem. Ej, co jest? Kiedy skaczę podwójnie... Ej, patrz, rekord. Rekord. Nie, już nie ma rekordu, widzowie. A już miałem nadzieję, że będzie rekord, że damy radę. Patrz, jaka fajna deska normalnie, jak to fajnie działa. Okej, idziemy tu. Okej, i dostajemy się. O lol, prawie spadłem, widzowie. Ej, patrz, jak ta deska fajnie wygląda. Ale ona jest tylko jak po prostu idę. Jak skaczę podwójnie, to ona znika. A to jest bardzo dziwne, ponieważ gdzie ta deska wtedy znika? Jakby, gdzie ona wtedy się pojawia? Chowam ją gdzieś w kieszeni czy coś? Nie mam pojęcia. Oj, patrz! Tą emotkę miały aż 4 osoby. Łącznie ze mną, więc nie wiem, śmiesznie to wygląda, jak oni tak latają na niewidzialnej jakiejś desce. I mamy półfinał, więc sprawdźmy, co to będzie za półfinał. Nie, no moja najbardziej nieulubiona mapa. Super Bowl Scramble. Powinni to już dawno usunąć, ja nie wiem, widzowie. No, widzowie, no, co to ma być? A gdzie jest skin Roberta Lewandowskiego, ja się pytam. Gdzie jest skin Roberta Lewandowskiego w tej grze, halo? Są skiny jakichś graczy NFL, a ja chcę skin Roberta Lewandowskiego. Nie dostanę się teraz. Nie dostanę się teraz. Muszę uważać, muszę naprawdę teraz się pośpieszyć. Iś, dobra, i teraz patrz to, iś, dobrze, jest git, ale ta deska jakoś tak krzywo leci, widzicie? O co tu chodzi?
I mamy to! Nie wierzę! Mimo takiego ogromnego fajla jeszcze nam się... O! Dawaj. Ty, przeszedłem, a nie chciałem przechodzić, chciałem go strollować. Ej, patrz, wyglądam jakbym nie był na mecie. Widzicie? Wyglądam jakbym tak stał w połowie mety. I pewnie myślą, że się nie dostanę teraz. LOL! A ja się już dawno dostałem. Czekaj, tam był typek, który stał chyba w miejscu i tak nie chciał przejść i się nie dostał. Lamus! Ty lamusie, ty! Lecimy do finału i zobaczymy, czy ten nowy skin z karnetu bojowego jest taki kozacki. Ej, mamy Laser Tracer. To jest chyba idealna mapa dla tego skina, bo on ma deskę, więc te lasery będą się odbijały od tej deski. Ja wam mówię, na 100% te lasery będą się odbijać od deski. Patrz! Bum! I czemu on tak krzywo się trzyma na tej desce? Widzicie, tak? Ej, tak się trzyma. O co tu chodzi? Dobra, patrz to. Hyś, hyś, jest, let's go. Dobra, hyś, puu. Gościu, oberwałeś. O, widzę, że ktoś tutaj ma emotkę buta. Więc ktoś tu z buta wjeżdża. No dobra, trzeba będzie uważać na tą osobę z emotką buta. Ej, ładny jest ten efekt kroków, co nie? Bardzo ładnie mi się podoba. O, patrz, widzicie? Puu. O nie, dobra, widzimy, że święty Mikołaj. Trzeba go już zniszczyć, trzeba go rozwalić. Okej, okay. Patrz, jak wjeżdża w innych normalnie. Puu! Ale oberwał, słuchajcie. Ale oberwał święty Mikołaj. Trzeba się trzymać, widzowie, to jest finał. To jest finał, więc tutaj naprawdę może wydarzyć się wszystko. Ale trzymamy się. Let's go! Dobra. O nie, tutaj jest to. O nie, ten gościu skacze znowu z tym butem. Muszę tutaj przejść. Tu, tu. Ale mi się ładnie udało, została jedna osoba. Ostatnia osoba. I zobaczymy, kto będzie lepszy na Laser Tracer. Nie będę używał na tej osobie emotek. Chcę sprawdzić, jak długo się utrzyma. Może to będzie mój rekord, jeżeli gościu będzie ogarniał, co nie? W sumie na tym block dashu zepsułem. Mogłem z tamtym gostkiem jeszcze dalej walczyć. O nie? Yo! Widzowie, ja bym możliwe, że mógłbym teraz przegrać, gdyby ten gościu nie odpadł, słuchajcie. Możliwe. Ej, co to jest? Jak on lata? Co tu się dzieje? Ej, typie, co ci się dzieje? Co tu się odwala? Gość wygląda jak jakiś opętany. Dobra, mamy wygraną, więc bardzo mi się to podoba. I słuchajcie, bierzemy nowego skina DJ-a. Ten skin lata. O, to jest ten nowy skin z tego. Ej, co jest grane? Ona na wrotkach jeździ? O, jest i skin DJ-a. Ty, on ma jetpack? Może on będzie mógł polecieć do góry jakoś. Dobra, ty, bierzemy tego skina i sprawdzamy skin DJ-a, który będzie mógł latać. Let's go, 32 osoby, proszę. I zaczynamy. Wow, i mamy pierwszą mapę na jetpacku. Polecimy sobie na sam... Ej, no ktoś mnie popchnął. Ty, może się tam przedostanę, jednak nie. Ty, serio, ten jetpack ładnie działa. Ej, co jest? Ja mam wrażenie, że znacznie szybciej latam od nich. Patrzcie na to. Lecimy, lecimy, lecimy. No patrz. Jestem szybszy od niej! Co tu się dzieje? Patrz! Jak daleko jestem! Ej, co jest? Aż przeskoczyłem to! Dobra, to jest najmocniejszy skin normalnie jetpacka. Let's go! Let's go, lecimy! Ej, ej, serio! Ej, patrz jak wysoko lata! Let's go! Dobra, skin jetpacka totalnie rozwala system. Ja nie mogę! Ej, czemu wszyscy tam znikali na mapie? Patrzcie, czekaj, czekaj, czekaj! Gdzie jest mapa? O, patrz! Czemu tutaj jest tylko kilka osób? Tutaj nie ma 16 osób. O, lol, jak się zatrzymał kozacko, widzieliście to? Jak się zatrzymał? Tak leciał mega szybko i nagle bum, użył emotki. Dobra, słuchajcie, dostaliśmy się. Ty, a co by się wydarzyło, gdybyśmy się na przykład nie dostali? Płyta pod nami by spadła, jakby się zmieniła na czerwoną, a my mielibyśmy jetpack i byśmy się utrzymali. Ej, zostalibyśmy w grze? Ej, kto wie? Dobra, i lecimy. Pivot push! Dobiegli do mety. Tą mapę rozwalaliśmy w teardown. Jeżeli nie widzieliście, to oczywiście koniecznie nadróbcie. A my teraz patrzcie na to, jaki trik robimy. Aj, nie wyszedł ten trik, słuchajcie. A już miałem nadzieję, widzowie, już miałem nadzieję. O, ale tutaj wyszedł. Bardzo dobrze. Okej, okay. Tu. Okej, okay. Trzymamy się. Bardzo dobrze się trzymamy. Okej, okay, teraz wchodzimy tu i jesteśmy. Ała, okej, okay, dobra, gościu, będzie zemsta. Aj, nie trafiłem go, ale na pewno będzie musiała być zemsta na 100%. Gościu dostanie... Nie, nie, dobra, gościu dostanie zemstę na 100%. O nie, tam idzie z jakieś 8 osób, jak nie więcej. Uwaga. Uwaga, dobra, udało mi się to. Udało mi się to. Ty nie! Ha! Widzowie, nie dostanie się! Jest! Danny nie dostał się! Gościu mnie uderzył, ja mu oddałem i jak widzicie, karma do niego wróciła. Gościu się przez to nie dostał, przez to moje uderzenie. No widzicie, trzeba było nie zadzierać z Wojanem. Ha, ha, ha! Pu, pu, pu! Danny, zostałeś rozwaleni! Let's go, Space Race! Teraz tutaj będzie musiało być troszeczkę szczęścia, ponieważ kto... Ej!
Wydawało mi się, czy środkowe... Nie było widać środkowego, słuchajcie. Widziałem, że na środkowym nie ma przejścia. Okej, teraz tu. Ej, co on zrobił, emotkę? Okej, udało mi się, patrz, ten jetpack jest kozacki, jetpack jest najlepszy. O, lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy szybciutko. O, lecę, dobra, teraz tu. O, ale pięknie. Gdzie jest ktoś za mną, najdalej, dobra, jest daleko ode mnie. Idziemy teraz tu, serio, z tym jetpackiem jakoś wyżej skaczę. Okej, i teraz patrz to, yś. Yś, pięknie. Yś, yś. Jak daleko są, dobra, idziemy. I dawaj na środek, idziemy na środek. I zobaczymy, czy trafimy. Dobra, ktoś leci na prawo. Nie, jest na lewo, dobra, 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 jest na lewo. Nikt nie leci, let's go. Let's go, ziomek tam nie trafił. A ja tak. Puuu, mamy to. Mamy to, wygrana. Okej, i znowu jak widzicie, latam i robię nie wiem jakie rzeczy. Co tu się odwala? To i tak 337 wygrywa arenkę i przechodzi dalej. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.